w jaki sposób badać testosteron, bo słyszałem, że jedno badanie niewiele mówi i trzeba zrobić co najmniej dwa badania w krótkim odstępie czasu, żeby poznać realny wynik. Jak to dokładnie zrobić? No to tak, po pierwsze, żeby osiągnąć rzetelne wyniki badania poziomu testosteronu, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Powiedzmy sobie o pięciu przykładowo, które będą istotne, żeby wpłynąć dobrze, a w zasadzie uzyskać rzetelny wynik tych badań. Na pewno wybór odpowiedniego czasu, bo testosteron, tak jak powiedziałem na wstępie, on wykazuje takie naturalne wahania w ciągu dnia, dlatego ważne jest, aby krew do analizy pobrać z samego rana, najlepiej między godziną 7 a 9, kiedy właśnie ten poziom testosteronu powinien być największy. Więc godzina badania. Dwa, to jest przygotowanie do badania. Przed badaniem po pierwsze trzeba unikać spożycia alkoholu przez przynajmniej 24 godziny, bo on wpływa negatywnie na poziom testosteronu. Ważne jest też także, aby nie palić papierosów przed pobraniem krwi, nie trenować dnia poprzedniego, a przynajmniej nieintensywnie, wstrzymać się od aktywności seksualnej, bo wszystko to wpływa na równowagę hormonalną. Warto zastosować jest też post, mimo wszystko, ponieważ ja lubię zachować taki kilkugodzinny brak pożywienia. Zwykle zaleca się nie spożywać posiłków przez około 8 godzin przed pobraniem krwi. Można pić wodę, ale też trzeba unikać napojów zawierających cukier oczywiście, czy kawy też lepiej rano nie stosować. No i kawa też jest związana z takim właśnie unikaniem stresu, no bo wiemy, że stres obniża bardzo, bardzo obniża poziom testosteronu. No i przed badaniem trzeba być w miarę możliwości zrelaksowanym. Nie jechać na to badanie daleko rowerem, nie denerwować się gdzieś tam, nie biec, tylko w miarę szybko, niedługo po wstaniu podjechać sobie samochodem czy tam komunikacją do tego laboratorium i uniknąć tych stresorów, nie kłócić się tam w domu z nikim rano. I ostatni temat to jest taka troszkę z mojej perspektywy, dlatego że ja się tym zajmuję, to jest konsultacja dietetyczna, no bo warto skonsultować się ze specjalistą przed wykonaniem badania, czy żeby taki specjalista ocenił, czy istnieją jakieś inne czynniki, takie jak na przykład choroby wpływające na poziom testosteronu, czy jakieś zaburzenia twojego stylu życia i ewentualnie ta osoba wtedy zaleci ci, że ej, możesz zrobić to inaczej, albo to w taki sposób, albo tutaj jeszcze trzeba na to zwrócić uwagę, albo dobadaj sobie coś dodatkowego i wtedy rzetelnie ocenić ten poziom testosteronu. Więc tutaj jak widzisz jest masa elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. No i no wiadomo, trzeba też pamiętać, że poziom testosteronu różni się w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, dieta, rodzaj pracy, no i forma aktywności fizycznej. A w zasadzie sam testosteron to jest tylko taki jeden z aspektów, który specjalista bierze pod uwagę przy ocenie całej gospodarki hormonalnej. No i czy konieczne też jest na przykład przeprowadzenie dalszych badań, ocena objawów klinicznych, żeby wiesz, mieć pełny obraz zrozumienia sytuacji podopiecznego. No i tak jak też powiedziałeś na początku, zakresy referencyjne dla hormonów mogą się różnić nieco w zależności od laboratorium, metodologii stosowania badań. Dlatego znowuż istotne jest, żeby ktoś to dobrze zinterpretował, też aby uniknąć takich błędów po prostu. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne
na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!